1981 rok, to jest właśnie ten czas, kiedy przyszedłem na ten świat. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co to rap. Pierwsze dźwięki czarnego rapu, wtedy doszedłem do tego etapu. Jak król ulicznego dep, jak opłynie z kasy, zaczął lecieć pierwszy polski wymarzony nasz rap. Leroy Fat, Atak, Bolec, Karamba. I na tej muzyce wychowała się nasza blokerska pępowska banda. Nagrywane na Jamniku pierwsze nasze piwnicy rapy, wydzierane te młodzieńcze japy. Teraz różnią się te dwa światy, gdzie teraz rządzą nami polityczne komuchy i sprzedają naszą kochaną Polskę w cudze łapy, a nam rzucają marne, ciężko zarobione ochłapy. Gdzie są te czasy? Polska już nie taka sama, gdzie zostaje na naszych oczach okradana, do tego ciągle wyśmiewana, Polak dla Polaka wrogiem, a kiedyś pod krzyżem przysięgali przed Bogiem. Teraz Bóg zaczyna być dla nich jedyny wrogiem. Kiedyś każdy chrześcijanin poszedłby za Tobą, Boże wrogi. Wybacz im, Panie, bo ja nie mogę. Nie mogę. Tak. Idąc idę ścieżką naszych młodzieńczych lat, widzę, jak bardzo zmienił się dzisiejszy pokręcony świat. Młodzież już nie taka sama, na innych wartościach zostaje wychowana, gdzie zapomina o naszych bohaterach polskich, bo dla nich liczy się, czy dobrze ma ułożone woski. Za tą polską młodzież przepraszam cię, Święta Mario Królowo Polski. Gdzie są te czasy? Polska już nie taka sama, gdzie zostaje na naszych oczach okradana, do tego ciągle wyśmiewana, Polak dla Polaka wrogiem, a kiedyś pod krzyżem przysięgali przed Bogiem. Teraz Bóg zaczyna być dla nich jedyny wrogiem. Kiedyś każdy chrześcijanin poszedłby za Tobą, Boże wrogi. Wybacz im, Panie, bo ja nie mogę. Nie mogę.